wspominałaś o Maćku Dowborze, to tak zapytam, czy wy macie jeszcze kontakt ze sobą i jak wspominasz te czasy, kiedy gdzieś tam się widywaliście zawodowo, czy może nawet też prywatnie? My byliśmy taką trójcą świętą polsatową. Widzieliśmy się dosłownie kilka dni temu, ponieważ Maciek odwiedził nas na planie drugiego odcinka i troszkę posiedzieliśmy razem. Nawet sobie zrobiliśmy takie pamiątkowe zdjęcie. Ja, Maciek Rok, Maciek Dowbor i Piotr Gąsowski. Myślę, że je za chwilę puszczę w świat, bo już mogę to zrobić oficjalnie. My znamy się już tyle lat i tyle ze sobą przeszliśmy, że też otwarcie rozmawiamy o różnych kwestiach. Ja myślę, że przed Maćkiem jeszcze jest wiele różnych wyzwań. On się też świetnie odnalazł w internecie. Uważam, że ani ja, ani Maciek Rok, ani wielu innych z nas w telewizji nie znalazło takiego mocnego miejsca i pomysłu na siebie w internecie, jak zrobił to Maciek Dowbor. I myślę, że w perspektywie czasowej, jakby wybiegając gdzieś tam za ten horyzont tego, co się wydarzy w telewizji linearnej, to Maciek Dowbor jest dużo, dużo dalej niż my. Ale ja wierzę też, że i wiem to, że on kocha telewizję, w związku z tym na pewno go jeszcze nie raz zobaczymy. Ale spotykamy się, mamy kontakt, to nie jest tak, że te relacje się kończą.